Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj na rozpakowanie urządzenia, które pomoże poprawić jakość dźwięku w moich filmach. Jest to Tascam DR05, czyli rejestrator cyfrowy wyposażony sam w mikrofony stereo. Bardzo ciekawe i bardzo funkcjonalne urządzenie, naprawdę posiadające wiele zalet. Przynajmniej tak to wygląda w teorii. A w praktyce oczywiście będziemy testować, sprawdzać, porównywać. Dzisiaj przyjrzymy się troszeczkę bliżej temu urządzeniu. Rozpakujemy je, rzucimy okiem, co jest na wyposażeniu, jakie są funkcje. Tak więc zapraszam Was do oglądania, a jeśli kogoś interesuje cena tego gadżetu, to znajdziecie ją w opisie filmu. Ok, moi drodzy, tak więc przed nami cyfrowy rejestrator Tascam DR05. Urządzenie dość popularne wśród twórców YouTube. Generalnie chwalone za wiele fajnych funkcji, za jakość dźwięku również. Natomiast jest to urządzenie, które może być jakby pośrednikiem, ponieważ podłączyć tu możemy także zewnętrzny mikrofon. Moim celem jest za jakiś czas, jeśli to urządzenie by nie było wystarczające, dokupić jeszcze mikrofon krawatowy, który wtedy będzie można podczepić pod ten rejestrator. I bardzo fajnie, bez strat, po prostu sobie te pliki zapisywać. Tak więc widzicie, urządzenie ma wiele funkcji. Samo jest mikrofonem, natomiast możemy je także sporo jeszcze rozbudować. Tak więc mamy takie podstawowe funkcje. Wbudowany mikrofon, redukcja siły sygnału, czyli po prostu jak dźwięk jest za głośny, to rejestrator jakby sam go wyrównuje, odcina maksymalną głośność. Nagrywanie z opóźnieniem i timer. No i mamy jeszcze kilka fajnych opcji. Chociażby odtwarzanie ze zwiększoną lub ze zmniejszoną prędkością. Odtwarzanie w pętli i pozostałe opcje. Mamy widok na sam rejestrator, który wygląda bardzo fajnie. Z tyłu też kilka rzutów, ale to myślę, że sobie zobaczymy już za chwilkę, jak je rozpakuję. Zostawię karta microSD, kabelek, baterię, instrukcja, wymagania sprzętowe oraz, moi drodzy, parametry. Nagrywanie w 96 Hz z jakością 24 bit. W wave'ach MP3 32 do 320 kilobitów na sekundę. No i takie tam podstawowe zastosowania, jakiś equalizer i zasilanie. No dobrze, czego się dowiedzieliśmy z opakowania. Teraz pora już zajrzeć do środka. Ok, już mam styropian w środku, urządzenie jest. Tu już nic więcej nie ma. I mamy tak, kabelek do zasilania, do odkrywania danych. Instrukcja. Dość ciężka. Bateryjki firmy Maxell. I samo urządzenie, które jest niewielkie. Natomiast nie wiem, czy ta karta pamięci się gdzieś tu zawieruszyła, czy po prostu jest już w urządzeniu zamontowana. To sobie sprawdzimy. No i urządzenie bez baterii nie jest jakoś specjalnie ciężkie. Dobra, tu mamy slot na kartę. I ok, karta jest już w środku. Karta pojemności 4 giga. No, czyli przy nagrywaniu samego dźwięku powinna starczyć na naprawdę długie godziny nagrywania. Myślę, że nawet taka pojemność tutaj nie będzie wykorzystywana. Tak więc przyjrzymy się po kolei. Mamy właśnie ten slot na kartę microSD. Mamy wejście na ten kabelek USB. Miejsce na przykręcenie statywu, głośniczek. Tutaj miejsce na dwie baterie. Z drugiej strony bardzo fajna rzecz, czyli line out, wejście na słuchawki, czyli możemy jednocześnie nagrywać i słuchać tego, co nagrywamy w słuchawkach. Bardzo przydatna rzecz. Jakiś taki suwaczek hold, do czego to jest jeszcze nie wiem, ale oczywiście to wyjdzie w testach. Miejsce na podłączenie zewnętrznego mikrofonu. Też to sobie przetestujemy, ponieważ jakieś mikrofony na mini jacku mam, więc można to sobie wypróbować. No i zobaczcie, dwa mikrofony stereo. Czyli bardzo fajnie, potem mamy wyświetlacz, przycisk włącznika, przycisk nagrywania, duży i taki cały panel sterowania. Więc generalnie jak widzicie, to urządzenie można sobie trzymać, jedną ręką operować, nie ma z tym problemu. Natomiast najważniejsza rzecz to będą testy i recenzja tego urządzenia. Poznaliście w tej chwili takie pierwsze jakby moje wrażenia, pierwsze informacje o tym urządzeniu. Mam nadzieję, że się sprawdzi, mam nadzieję, że będzie różnica w jakości dźwięku w filmach. Na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania. Zapraszam też na mojego Facebooka, gdzie pojawiają się różne nowości. I pamiętajcie, jak chcecie sprawdzić cenę, zaglądajcie do opisu filmu.
Pozdrawiam Was, cześć.